Dzień dobry się z państwem. Z tej strony Gwiazdny Klucz. I siostra. No i gramy w Gotujące Lamy 2. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez O nie, nie lubię tego poziomu, wykonany przez siostra. O nie, nie lubię tego poziomu. Już o tym mówiłaś przed chwilą w ogóle. Tak więc, mój kozorożec morski dalej będzie pokazywał, jaki jest wspaniały w czasie, kiedy siostra będzie mocno lamić. To ja muszę mięso wziąć. Okej, siostra już utonęła. Ups, nie trafiłem mięsem. Chyba to... Ups, znowu nie trafiłem mięsem. Dobra, to kurczaki rzucę i będzie dobrze. A teraz kozorożcu morski, uciekaj. No. Tak więc, nie umimy, ale mam nawet nadzieję... Nawet we trzy osoby ten poziom nie jest fajny. On nigdy nie będzie dla ciebie fajny, jak będziesz na niego narzekać. Taka porada. Dobra. No to na pewno. To kiedy dostanę ryża? No już się zrobił. Już się zrobił? To czemu go nie przyniosłaś? Bo bym spadła. Ale to musisz go przynieść, ja sam nie mogę go wziąć. Chyba, że chcesz, żebym wydał bez ryża. To mi nie martw. I przynoś tak. Ryża. Nie w to miejsce. Ups. To w jakie miejsce? No jak to co? Bezpośrednio na talerze. No jest na talerzach. Chodziło, że na moją część, tam gdzie są patelnie i inne takie rzeczy. Ale dobra, niech ci będzie. Już wezmę sobie z tego talerza sam. Przy okazji spadnę z żarciem. Teraz tak, następny jest znowu kurczak. Potem będzie mięso. Fajnie, położyliśmy to na placki. Czemu się wydaje, że tu jest coraz więcej wody? No, siostra, czemu tu jest coraz więcej wody? Bo chyba tak jest. Masz plackiem. Masz! Masz plackiem. Siostra... Masz placka! No nareszcie. Teraz ryżu brakuje. Lawina. Lawina się zaczyna. Porzuć ryż. Nie mogę! I się zajmuj swoimi rzeczami, czy się zajmujesz swoimi. Ups, utonęło. Co to się stanęło? Ktoś mi powie? Ło, ej, dalej jest to samo. Ale jest to samo. Nie wiem, nic się nie zmieniło w moim odczuciu. Tak naprawdę na ten poziom. Nie wiem, w czym ty widzisz jakieś problemy, przecież to jest łatwe. Tamta część dla mnie nie jest łatwa. Ale ta jest. Ta jest. Tak. No chyba, że nagle zaś jeszcze się zepsuje, chociaż nie wiem, żeby mogło się zepsuć bardziej niż już jest zepsute. Dobra, kolejny placek. Teraz muszę ryża z talerzem ukraść. Nie talerz z ryżem? Nie, ryża z talerzem. I dobra, teraz co? Jeszcze mięso, potem dwa kurczaki, potem mięso. Mięso. Ryża zawsze chcą, więc jak ci od razu szykuję. Z ryżem. No wiem. Dobra, mam dwa placki. Mam placek na talerzu z ryżem. I w sumie pokażę jeszcze okazję, to wezmę kurczaka od razu, żeby go już pokroić. Dobra. Dobra. Chyba mi się jeszcze uda. Zaliczyć na jedną gwiazdkę, chociaż. Na jedną raczej będzie. Tak. Przecież ci mówiłem, że jestem mistrzem, ja zawsze zaliczę na dobre gwiazdki. Może pokroić kolejnego kurczaka. Dobry pomysł. Dobra, fajnie. Chyba mięso chcą. Nie zdążę mięsa już chyba. Aż mogę spróbować. Dobra, super. Do widzenia. Dobra. Mięso, dawaj. Zdąży się spokojnie. Zdąży się w ostatnich sekundach, ale się zdąży. No to dziękujemy. 819. Za mało na 3 gwiazdki. Miało być za mało, a nie za dużo. A ty, siostra, przestań zachowywać się, jakbyś była jakaś dziwna. Ale ja jak? Normalnie. Przecież ci mówiłem, że ja umiem. To... Dobra. Brum. Cebula coś chce. Ukraina.
No tak, ale i tak to się chce, król cebula. Au. Toto, podejdź bliżej, jeśli chcesz dostać. Całe szczęście to wy. Spójrzcie na siebie, taki zgrany zespół. Nieprawda. Początkowo cechowała was siła, teraz jest to siła w połączeniu z zawrotną prędkością, jednak droszcze zombie wciąż są zbyt potężni. Au. Tak uważasz? O rany, to oznacza, że musimy wysłać was na południe do krainy upiornych bagien. Wiem, nikt nie powrócił jeszcze z bagien, ale nie mamy wyjścia. Jesteście odważni i śmiali, jesteście najlepszym zespołem na świecie. Nic was nie powstrzyma. Może z wyjątkiem opętanej bagietki, która polowała na Kevina przez cały poradek. Au. Trzy kropki. Powstrzymamy tę hordę. Ruszajcie! A z piesem można pogadać? Nie, nie można niestety. Zaspaczajcie, ci inni królowie. Król Marchewek. Nawiązanie swoim drogą chyba do tej historii, trochę podobny. Do kogo? Do tej historii, bo trochę podobny do tego ziemniaka, który był w tej historii. No, pan Bulwa to był. Brawo, jeszcze mam coś imiona, nawet ja tego nie pamiętam. I to jest i jakiś Senerpol czy... Broku! Nie wiem, jakiś inny warzyw. Ja się na nich nie znam. Ja potrafię rozpoznać tylko jedno warzywo. Cebul. Kotleta? Tak. Suszy będzie. No, suszy. Ale w takim razie udowodnij, że umiesz robić suszy i zrób to samo. Ja bym tu stał. Nie, ja sobie sam nie poradzę. O nie, krewetka leci do śmietnika. O nie, ryba leci do śmietnika. Krewetę i ją się. No to bierz krewetę i ją siekaj. Biorę krewetę i ją siekam. No wiem, że to robisz, ale to zrób. A nie mówisz, już że to zrobiłam. Szalone samochody, które będą chciały nas przyjeżdżać. To jest rypa. Lubię rypy. Ale ktoś mi zajął talerz w tym swoim. No bo wodorost jest potrzebny. No ryba też. Znaczy z krewet. Czemu? Mogę cię wkurzać. Może dlatego? A jeszcze teraz tylko ogórka, którego nie powinno się dodawać do żadnego suszy, moim zdaniem, ale cóż. Widzisz? Przyszłam. Przeżyłam. Wow. Osiągnięcie na miarę dwulatki po prostu. Dwulatki grają. A skąd wiesz? Może grają. Skoro znam osoby, które miałem 7 lat, a grałem w gry typu, no nie wiem, CS, to dwulatki mogą grać w gotujące ramy. Ryba, mam rybę, mam rybę. Miałem rybę. Jest ryba. Da się z podwójnym glonem to zrobić? A szkoda, bo taka ryba z podwójnym glonem mogłaby być podwójnie glonista. Nie wpadłam pod samochód w przeciwieństwie do ciebie. Bo ty prawie ciągle tutaj stoisz? Nie. Tak. Ryż! No żyr. O, co zrobiłaś? Przecież to mam prawie gotowe. I znowu glonów zaczyna brakować. Teraz powykładam trochę glonów. Teraz co jest potrzebne? Ogórek jest potrzebny z glonem teraz. Tak mało chodzę, że co chwilę biegam. No i dobrze, w końcu to ty się ruszasz, a nie ja. Jak powinno być od początku tej gry? Tu powinno się być wszystko, ja powinienem stać. Dobra, to ja wyniosę już moje suszy z glonem i ogórkiem. Ja się mówi, że ty nie zaliczymy nawet na pół gwiazdki. Tak samo jak nie istnieje czwarta gwiazdka. Istnieje. Nie. No czemu górę rzucasz? Bo mogę. I koniec czasu. Mogłeś ryszki taki w międzyczasie. Nie, nie mogłem. I co są trzy gwiazdki?
Masz farta, że nie zepsułaś kolejności. Nauczyłam się. Bo ci uwierzę. Oto. Nie wygląda mi to na bagna, ale... Dobra, teraz to wygląda jak bagna. Będzie fajnie. Bardzo fajnie będzie. Co tu? Podajniki. Które nie wiem do czego służą, ale służą. Sałatki i frutki. Rzucaj. Zdajesz ziemniaka w głowę. Jak to będzie pijane? A ty z sałaty i pomidora. Tak dostałem z sałaty, że ona wpadła do wody. Więc no. Wydaje się na coś porządnie. Kwiatkami. No tak. Ups, zepsułem kolejność. No chodź. Ups, zepsułem kolejność. Sałata. Bum. No. Teraz dostaniesz nagrodę. Najpierw ziemniaka, potem kurczaka. To masz. Jeszcze jednego kurczaka do bagna, żeby nakarmić rybki. Żeby były lepsze na suszy i masz jeszcze tutaj ziemnioka. O, mogę uciec na swoją tratwę prawie. Kupo co? Bum. A teraz mogę na nim uciec. Tak oficjalnie. Głupia lampa. A przy okazji weź szybko talerze. Bo już się kończą. O, szałata. No, to teraz czekaj tylko. Aż siostrzyczka zdecyduje się wyciągnąć kurczaka albo ziemniaki, żeby je wydać. Nie marnując czasu przy tym. To przestań gubić i zacznie się znajdować. Ha, ha, ha. Teraz nie mam jak podać. No, miałaś jak podać. Tylko byłaś zbyt zajęta robieniem mniej istotnych rzeczy. Miałam talerze. No, w czasie kiedy mieliśmy wystarczający talerz, żeby wydać wszystkie dwa główne rzeczy. Dwa główne rzeczy? Tak. Nie, mam nuggetsy. Mam frytki. Same. A teraz daj talerze, aby nie mogę zrobić sałatek. Że już tam talerze. I daj drugiego talerza i samą sałatę. To nie dobra, sama to już mam, to potrzebuję tylko talerza. Dobra, to teraz tak. Kurczak do wody. Ziemniak do wody. A teraz masz kurczaka tak do siebie. Masz ziemniaka tak do siebie. I kolejnego kurczaka. Podaj w talerze do umycia. Z ziemniakiem. To wyrzuciłaś. Już daję kolejnego ziemniaka. Zdobiłeś jeszcze jednego ziemniaka. Mamy zamówienia dla mnie, jakaś masakra. No i dobrze, w końcu będziesz pracować. Ktoś mówi, że nam to zamówienie przypadnie. Dlaczego mi tyle ziemniaków narzucę? Bo masz tyle zamówień na ziemniaki. No nuggets to już nie mam. Jednego kurczaka też zgubiłaś gdzieś. No podawaj proszę cię, bo zarazem zamówienie zniknie. No. Pilnuj proszę, żeby to nie spadło. Dobra, zdążyliśmy. O, widzę sałatkę. Mogę wydać. Dostał talerza. No to teraz frytki. Oczywiście się nie smażą, bo po co? Bo byłam zajęta czym innym. To mogłaś nie być czymś innym zajęta, tylko mogłaś dać je do smażenia i potem się tamtym zająć. Żebyśmy może wtedy zdążyli. A teraz już nie sądzę, żebyśmy zdążyli w ogóle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nie udało się. Ty się śmiejesz. Ja nie mówiłem, że... Jakie cztery? Trzy gwiazdki. No i dobrze. Majtuza. Ja tym gram. To jest Majtuza. No. Uśmiernica, ty Majtuzo. Wszystko co wygląda w ten sposób to jest Majtuza i tyle. To Pac-Man. Ej, a gdzie jest sekretny poziom? Tutaj nie było. Tu będzie. A. 4-3. Okej, okay. To zmieniasz kucharza. Tylko chciałaś tą Majtuzę całą. Dobra. Nie. Teraz trzeba zdobyć trzy gwiazdki.
A potem będziemy się z poziomu, którego nie przejdziemy nigdy. Bo się wstaje zbyt dużą lamą. Co? Co to? Ło, a to ten poziom! Co? Opowiadałaś mi kiedyś o nim. Dobra. Mięsoburger. W pierwszej kolejności, rzecz jasna. Lub... Tak też można. Dobra. Ser. No to bierz sera. Mam sera. A ja zrobię coś magicznego. Widzisz? I mamy już burgery gotowe. O nie, kolejność się zmieni. A trzeba tylko dodać burgera i będzie dobrze. Ale trzeba wydać tego burgera z serem jeszcze. Teraz są oto burger potem jest. Dobra. To ja standardowo zrobię to co zawsze. Rzuć mi mięso. Dzięki. Czyli inaczej mówiąc, przygotuję już tam gotowe burgery do wzięcia, tak naprawdę. Tak, i musiałam gdzieś pod prąd. Tak, wiem. Dobra. To teraz na spokojnie. O, i jest dobrze. I gotowy do wydania. Weź burgera. Dzięki. Już byłam daleko. Nie, siostra, mogłaś go wziąć. Tak? Tak, patrz, mogła stanąć tu i byś go wzięła. A. Żeby nie wadził miejsca. A teraz to się pewnie spali przez to. No, mówiłem. Dzięki. Teraz ty to gasisz, ja jestem zajęty ważniejszymi rzeczami. Pan? Robieniem chaosu, jak to uważasz do tej pory. Aż farta, że się nie spaliła bułka. Bo bym się zdenerwował. Bułka się nie może spalić. Może się spalić bułka. Jak smak sałata, taka niepokrojona, może się spalić, jeśli leży przy ogniu. O, ogień dalej jest. Czyli to teraz grillujemy burgery, zamiast je smażyć. Można by grillować je na ogniu, byłyby takie bardziej... przypieczone. No. Dobra, to ja się zajmę talerzami. Bum. Nie trafiłam. Bo gaśnica blokuje. Nie trafiłam. Tu będzie gaśnicy. Nie, nie wezmę gaśnicy. Ty narobiasz problemy, to ty się z nimi radź. Brawo. Brawo, lamo. Może nawet jednej gwiazdki nie będzie. No nie będzie, dzięki tobie. No. I słuchaj, to ty, to zrobimy teraz tak. Ty mi rzucasz. Nie. Ja ci rzucam. Nie. Ty przestajesz lamić, a ja gram dalej. To jest najlepszy pomysł. I kontynuujesz serię sam jednym słowem. Ty masz przestać lamić. Reset. Zróbmy już reset. Nie. Tak. Nie. Nie robimy resetu, dopóki nie zobaczysz swojego badziewnego wyniku. No ja wiem, że będzie badziewny, no. No ale ci mówię, że dopóki go nie zobaczysz, to nie resetujemy. Ups, zrobiłem pożar. Błagam. Już widzę nasz mój badziewny wynik. To dobrze, ale jeszcze trzeba poczekać 30 parę sekund. No, to ja w takim razie sobie sałatę pokroję. Albo sera i wpadnę z nim do wody specjalnie dla ciebie. No. Weź tego burgera. A po co? Jak nic nie mogę z nim zrobić. Wydaj. Okej, okay. Zepsułem kolejność. Brum, ciebie. Brum, brum, brum. A co brum brumujesz? Nudne. Dziękuję bardzo. Wrócę, bo będzie załamany twoim osiągnięciem, czy w sumie jego brakiem. No, to teraz mam nadzieję, że się nauczyłaś, że nie wolno być lamą i zaczniesz grać, a nie tylko lamić i psuć specjalnie. Dobra, biorę drugie mięso. Tak, specjalnie dla ciebie. Boże, nie lam. Ale ja nie lam, ja specjalnie dla ciebie przegrywam. Ale ja nie chcę przegrywać. Dziwne, bo jakoś to co robisz pokazuje inaczej. Bo nie umiem. O, ser jeździ. Czemu ser jeździ?
Ser jedzie. Tutaj bułkę. Tak też można, wiesz o tym. Ser pojechał. No to niech jedzie. Ja tu stoję przy burgerach. Czekam, aż je zabierzesz, żebym mógł smażyć kolejne. A ja mówię, że w serii. No i dzięki, położyłaś jeszcze taką patelnię, żebym nie mógł jej specjalnie podnieść. Dobrze, już! A poza mnie nie obchodzi ser, ja jestem od kotletów, nie od sera. Ty jesteś tylko od jednej rzeczy, a ja od całej reszty. No tak. W końcu będzie na odwrót niż jest zazwyczaj. Dobra. Jej. Cofnęło mnie. Specjalnie po to, żeby... utrudnić. Też ta gra się zna na tym. I to bardzo dobrze. Mam na ciebie mięso. Takie nieusmażone jeszcze. Ty się mięsem zajmujesz. A czemu? Może mi się nie chce. Bo ja się zajmuję całą resztą? Nieprawda, ja się zajmuję jeszcze bułkami. Dzięki tobie mięso się spali. No. I proszę, tak się spaliło. Widzisz? Dobry kucharz nie spala mięsa. Dobra. Tym razem będzie dobry wynik, ja to czuję. W mojej płetwie ogonowej. Dobra, mięso. Mięso pojechał. Wiem, ale on może sobie jeździć, to niepotrzebne. To dawaj ta szybciej. Bo zaraz burger się zniszczy. Jak się zniszczy? No, bo ktoś tutaj za bardzo łami. Boże, nie marudź na mnie. Tam też mogłeś to ogarnąć. Czemu nie rzuciłaś serem? Gdybyś rzuciła, to już byśmy go wydali, by się nie zniszczył. Nie zniszczy. No, ale za to ten zwykły się zniszczy. A tak to bym zdążył oba zrobić. Dałeś? Ale zdążyłbym. Mhm. Tak? Jakim cudem niby? No specjalnie dla ciebie bym to zrobił. Nauczyłbym się latać. I bym przyleciał nad tym wszystkim. Nie da się. Jestem o super prędkości i bym to zrobił. No, dobra. No to teraz wszystkie zamówienia się sypią. No, a dzięki komu to jest? Nie dzięki mnie. Nie? Bo ty tam sam mogłeś też to zrobić. Dla odmiany. Nie wiem, czy odkryłaś, ale w 99% poziomów ja sam to robię. Jeszcze tak bułkę specjalnie ustawiłeś. No, dla ciebie. I mięso się zaraz weźmie, sfajczy. Nie sfajczy się, przecież ci mówiłem, że ja umiem w przeciwieństwie do ciebie. Ups. Nie, ja... mi na dzisiaj starczy. Tobie starczy, tak. Tak, starczy mi już. No to zaliczę na 3 gwiazdki, to wtedy skończymy. Na 3? No oczywiście, żeby sekretny poziom otworzyć. Boże, nie damy rady na 3! Ale musimy. Po chwilce mu znowu nie będzie zbyt zadowolony z nas. No. Tak więc powtórka po raz kolejny. Nie! Tak. Nie! To ale dopóki nie będzie 3 gwiazdek, to ja cię nie spuszczę. Seroburger. Co seroburger? Ja robię seroburgera. A ja kotleta. Kotleta burgera? Nie, ja po prostu kotleta. Siostra, tak to się robi. Już prawie był pożar. Siostra, po co ty to ruszasz? Psujesz tylko wszystko. Bo prawie był pożar. To, że się pojawia już znacznik, nie oznacza, że zaraz jest pożar. Jeszcze było dużo czasu. Nie tak dużo, jak ci się wydaje. Właśnie więcej niż tobie się na pewno zdaje. 10 sekund. No, a ja byłem już przy wydalni. A 10 sekund to jest dużo czasu, jak na obry kukta. Patrzmy na to, że na cały poziom mamy parę minut. Po co przyniosłeś surowego kotleta tam? Muszę zrobić lepiej. Dużo. Rzucić. Lepiej. Nie, mogłaś go. Nie ruszać, ja bym go tam przyniósł, byłoby dobrze. Ups, będzie pożar.
nie dodajesz jeszcze chaos. Nie, nie dodaję chaosu. Dodajesz. Nie. On już znowu, jaki chaos? Bo ze spadłeś. Jaki chaos? No, żeby ci udowodnić, żebym zdążył, gdybym nie spadł. Ale wiesz, twierdzisz, żebym nie zdążył, to udowodniłem, że jak spadnę, to nie zdążę. I tyle. Czyli ile my mamy ten poziom powtarzać? Tak, długo aż będą trzy gwiazdki. Zrzędne? Chyba nie do końca znasz znaczenie tego słowa, skoro tak. Przepraszam, Maruda. No, teraz lepiej. No, dobra. Bardzo teraz trzeba szybko odkryć bułkę. I z bułką oczywiście, tam. Tylko gdy przydałoby się, żebyś się zajęła myciem naczyń. Musisz pod prąd? Tak, bo zaraz się zmieni. I gdybyś nie robiła tego pod prąd, to by się nam udało. Nie udałoby się. Udałoby, byś teraz już rzuciła i byśmy mieli dostarczone. A teraz idź po patelnię, bo ja nie zdążę. O! I proszę. Już jest na trzy gwiazdki. A zaraz zaczniemy tracić. No zrobimy, nie problem. Przynajmniej nie dla mnie. No to przygotuj. Co, mogłabyś nie stać, proszę? Nie będzie. Ale? No nie będzie. Miałaś rację, nie będzie. Bardzo nie będzie. Wydajmy już tego. Po co? Patrz, nie ma trzech gwiazdek. Nie ma, widzisz? Nie ma. Nie ma! Widzisz? Ja lamiłam. No, ale ja przestałem specjalnie lamić. I proszę, się udało się. Nie idziemy do Kevina. No nie dzisiaj. Mamy już prawie 30 minut materiału, tak więc... No. Nie, do widzenia, pa, pa, pa. No tak, tak. Pa. No, trzymajcie się, pa, pa. Pa. Pamiętajcie o Terrarii. Pa. No i hej. Bye.